Cześć, witajcie. Dzisiaj deszczowy dzionek, ale idealna jest to pogoda na sadzenie. I sadzimy dzisiaj egzotyki. Już skończyły się przymrozki, można w końcu to zacząć robić. Przyjmą się roślinki fajnie, bo od razu zostaną podlane. Także czas zacząć zabawę z ogrodem egzotycznym na moim polu. A takie oto mianowicie roślinki będę tutaj sadził. Aralia chińska. Bardzo fajna roślina, o takim kolczastym pniu, dużych, parasolowatych liściach, przepiękna. Tutaj mam jeszcze kloniki pokojowe, czyli abutiliony. Kilka sadzonek różnokolorowych. Pójdą w grunt, naprawdę fajnie podrosną dzięki temu. Tutaj mam asyminę trilobatę, czyli banan preriowy, odmiany Sweet Virginia i odmiany XL. To jest taka roślinka z rodziny flaszowcowatych, podobna w smaku do tego, do cherimoi, z tym, że może rosnąć w gruncie w naszych warunkach. Normalnie gubi liście na zimę, normalnie później sobie na wiosnę puszcza z powrotem. To są dwie odmiany szczepione, dlatego mam nadzieję, że będą tutaj owoce nieco szybciej. Także ciekawa roślinka, dwie sztuki takie mam. Tutaj szkarłatka odmiany Silberstein, o takich liściach typu variegata. Jest to roślinka dorastająca do 1,50 m wysokości, o takim charakterystycznym czerwono zabarwionym pniu, łodydze. Kwiaty bardzo ładne, białe, później granatowe jagody w takich gronach. Bardzo fajnie wyglądająca roślinka. Tutaj morwa papierowa, trzy sztuki. Zobaczcie te liście piękne, już dorosłe liście, wykształcone. Trzy sztuki, dlatego żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zaowocowania którejś ze sztuk, bo są to rośliny rozdzielnopłciowe, dlatego trzeba tak to sadzić. Tutaj dwa bananki, na razie tylko dwa, ale będzie ich więcej. To są Musa Basio i ja mam taki zamysł, żeby ten ogród egzotyczny w większych przypadku roślin nie trzeba było ich wykopywać, żeby to wszystko już na stałe było w gruncie. Także dosłownie kilka roślin tylko będę stąd wykopywał na zimę, a reszta będzie tutaj sobie spokojnie zimować. Kolejna roślinka tropikalna, pieprz syczuański. To może normalnie w naszych warunkach zimować. Jest kolejna do kolekcji pieprzy, które mam, bo już tych parę pieprzów różnych mam z różnych regionów świata. I to jest kolejny. Pieprz syczuański. Bardzo ciekawy pieniec, bo też ma kolce. Tutaj Gunera tinctoria. Manikatę ciężko dostać, a tinctoria jest ogólnodostępna. Bylinowy hibiskus, nie jest to ketmia syryjska, zupełnie co innego, ma bardzo duże kwiaty, nawet 15 cm średnicy, także fajne. Tutaj jeszcze mam troszeczkę miskanta. Tutaj tamarillo, to właśnie będę musiał wykopywać z gruntu na jesień, ale też takie mniejsze sadzoneczki postanowiłem sobie wsadzić do gruntu. Tutaj burgmansje o białych kwiatach, wszystkie są jednakowe. I kolory, może z czasem się z kimś wymienię, będę miał innej barwy i one też na jesień powędrują do zimowni. Tutaj jeszcze rączniki, to raczej nie przetrwa, także to jest roślina jednoroczna, trzeba będzie co roku wsadzać. Mam odmiany i czerwoną, i o zielonych liściach. Kanny czerwonolistne, cały worek, jeszcze bulwkan w różnych wariantach kolorystycznych. Tutaj jeszcze pieprz chiński, troszeczkę inna odmiana. Też pieprz. No i taka bardziej pospolita, można powiedzieć, rodzima roślina dla nas, czyli bezczarny, ale odmiana o czerwonych liściach i kwiaty też mają taką samą zabarwienie, takie różowawe są, także fajnie się będzie komponował w tym egzotycznym ogrodzie. Z czasem jest plan jeszcze, by zasadzić tutaj Encete glaucum, Encete ventricosum. Później jeszcze w przyszłym może sezonie zasadzę inne banany, także to jest na razie do zasadzenia, a jeszcze przyjdzie pora na inne roślinki. Teraz Wam pokażę, gdzie to chcę zasadzić. Tutaj już mam, widzicie, zagrodzone tak patyczkami, odgrodzone. Tu są zasadzone właśnie
miskanty. I już zaczynają pierwsze wyłazić miskanciki. Tu mam takie cztery kępy tego miskanta. Jedna tutaj, druga tam, trzecia tu. Jeszcze jedną sobie tutaj zrobię kępkę. I resztę tych roślin egzotycznych właśnie na tym obniżeniu terenu, tam niedaleko stawek, tak będzie to fajnie, wszystko się komponowało, myślę. I tutaj właśnie mam zamiar to posadzić. Także co? Bierzemy się za robotę, bo szkoda dnia. Już sobie rozplanowałem roślinki. Tutaj wzdłuż płotu będzie taki rząd kan, który będzie nas prowadził do tego właśnie ogrodu. Na wejściu Burgmansia, na wejściu Burgmansie, raz przemieszane z Tamarillo. Tutaj takie kępy właśnie roślinności otaczające w centralnym punkcie bananowce. Tam taka duża kępa kan. Tutaj znów bananowiec. Jeszcze tutaj trzeba troszeczkę miejsca zagospodarować na kolejne bananowce. Przy płocie również kanny z rącznikami będą szły. Tutaj na samym dole, w najniższym punkcie, gdzie jest największa wilgotność, pójdzie gunera. To jej najbardziej będzie odpowiadało. Zaraz za płotem jest rabarbar, więc ciekawie to będzie współgrało, nie będzie to tak odróżniało się. Asyminy są posadzone specjalnie w takim miejscu trochę zacienionym z tego względu, ażeby rosły najlepiej. Wbrew wszelkim informacjom dostałem od tego pana, od którego kupowałem te właśnie sadzoneczki, taką radę, żeby sadzić je właśnie na początku w takim bardziej zacienionym stanowisku, ponieważ ostre słońce dla młodych siewek jest niekorzystne. Na początku lepiej niech rosną, tak jak w lesie, w podszycie, a później dopiero, gdy są już większe drzewka, znacznie fajniej im się będzie rosło w takim pełnym słońcu. A tak troszeczkę ta śliwka da im zacienienia, troszeczkę im dadzą miskanty zacienienia, kanny i tak to wszystko będzie fajnie. Nie na bezpośrednim słońcu, też ze słońcem rosło. Tutaj jeszcze kępa kan właśnie pod tą śliwką, tu w tym takim rowku też kanny pójdą. No i tak jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda, a za chwilę pokażę Wam wszystko już, efekt finalny, jak to wsadzę. Jeszcze zobaczcie sobie, jakie systemy korzeniowe są już u Burgmansji. No masakrycznie przerośnięte, także dołeczek do ziemi i przysypujemy. Bierzemy się za resztę roślinek. Za chwilę zobaczycie efekt finalny. No więc roślinki zostały już posadzone. Troszkę mnie to pracy kosztowało, około 2 godzin. Ale wszystkie już znajdują się w miejscu docelowym. Na razie wiadomo. Wszystko wygląda niepozornie. Sporo zielska w koło. Ale to są duże rośliny. Pokaźnych rozmiarów. Na razie wyglądają niepozornie, a później będzie ciekawie. Także to by było na tyle z egzotycznego ogrodu. Trzymajcie się ciepło, hej!